Wiadomości o wybuchu pojawiły się właśnie w mediach. Wiadomo, że podczas wybuchu zginęła co najmniej jedna osoba. Podczas eksplozji domy dosłownie zostały zgniecione. Porażające zdjęcia z tragedii pojawiły się już w mediach społecznościowych. Wiadomości z Baltimore w Stanach Zjednoczonych przerażają. Około godziny 10 czasu miejscowego na wschodnim wybrzeżu Ameryki doszło do potężnego wybuchu. Z zagranicznych mediów napływają przykre wiadomości o mieszkańcach, którzy znaleźli się w samym centrum dramatycznych wydarzeń. Wiadomości z Baltimore. Co najmniej jedna osoba nie żyje, jak można dowiedzieć się z zagranicznych mediów. Podczas wybuchu zginęła co najmniej jedna osoba, a cztery zostały ciężko ranne. Zdarzenie miało miejsce około godziny 10 lokalnego czasu w dzielnicy mieszkalnej w północnej części największego miasta stanu Maryland w Baltimore w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami doszło do wybuchu gazu w jednym z domów. Podczas eksplozji trzy budynki mieszkalne dosłownie zostały zmiecione z powierzchni ziemi, w sąsiednich domach szyby wypadły z okien. Trzy domy, które znalazły się najbliżej ogromnego wybuchu, w jednej chwili przestały istnieć. Wiadomości z miejsca zdarzenia: to była bardzo silna eksplozja, przekazał Niles Ford, komendant miejscowej straży pożarnej. Co więcej, wszczęte zostało już postępowanie, którego celem będzie ustalenie dokładnych okoliczności potężnego wybuchu. W mediach społecznościowych pojawiły się już pierwsze zdjęcia z eksplozji w Baltimore. Dwa. 1 września jest złą datą na powrót dzieci do szkół. Ekspert wyjaśnia, dlaczego na miejscu zdarzenia wciąż pracują służby ratunkowe. Około 200 osób pod gruzami poszukuje kolejnych ofiar, jakie podczas wybuchu mogły znajdować się w domach. W rozmowie z CNN rzecznik prasowy Straży Pożarnej Baltimore przekazał oficjalne informacje na temat liczby ofiar. Podczas wybuchu na miejscu zginęła jedna osoba. 5 zostało rannych, a stan 4 jest ciężki. Liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć. Źródło: Rzeczpospolita.